Witam w kolejnym omówieniu naszego cyklu przypominania sobie filmów Marvela. Jesteśmy na czwartym filmie, tym razem przed nami Thor. Ta produkcja, która troszkę odbija od trzech poprzednich, bo one były jednak mocno osadzone na Ziemi. Ten też jest osadzony na Ziemi, ale tam był ten klimat naukowy bardziej, yy, rzeczy, które się dzieją właśnie przez odkrycia, jakieś, coś w tym stylu. Tutaj musiało być poruszone coś zupełnie innego. Coś, co było w tamtym momencie chyba najtrudniejszym tematem do przeniesienia na ekran, bo Thor to jest znak komiks, który wygląda inaczej, jego przynajmniej solowe przygody niż te rzeczy z Iron Manem czy z Halkiem. Wiemy, jak wyglądały komiksy jeszcze za Jacka Kirby'ego, te kolory, te wszystkie dziwne światy, potwory. Trzeba to było jakoś przenieść. A wiemy, że to był też okres jeszcze ponolanowy tych wszystkich rzeczy, gdzie, gdzie te adaptacje komiksów wyglądały, jak wyglądały, chciały być o, ogrywane w tym trybie realistycznym takim dosyć, więc ten tor... Trochę dostał tutaj rykoszetem przez to, ale też zachował serce tego tora komiksowego, o czym zaraz sobie pogadamy. I ja powiem od razu, że kurczę, ten powrót do tego tora był dla mnie naprawdę fajny. Ja ten film mało pamiętałem, bo minęły te lata, ja do niego nie wracałem. Był jako Ci wiesz, goście, goście, nie? Z Torem. I zabawny, dzieją się rzeczy jakieś zabawne tam na ziemi. Do tego mamy tą całą przybudówkę, ładną, asgardową, wymuskaną i fajnie. Ale teraz, jak do niego wróciłem, to. Ej, to jest naprawdę przygodówka z sercem, z fajnym aktorstwem, przy której się po prostu dobrze bawiłem. Nie wiem, jak, jak, jak to u ciebie wyglądało. Ja pierwszego tora bardzo lubię. Aczkolwiek po czasie, jakby kiedy go teraz odświeżałem, no to trzeba przyznać, że ten film pod wieloma względami się zestarzał. To, co w nim było słabe, a o tym zaraz pogadamy, bo on ma wielką dziurę w środku, problematyczną pewną, pewnego wątku. No, wypada jeszcze gorzej i jest tak, że możesz zasnąć na tym, generalnie. No natomiast co bardzo lubiłem w pierwszym torze i co zostało w nim, to to, że mimo wszystko on się sprowadza do rodzinnej dramy. I uwielbiam to, jak jest poprowadzony. To był pierwszy film z naprawdę fantastycznym antagonistą. Jak miałeś z Marvela? Jak miałeś, mieliśmy naszą serię O co chodzi Bląskiemu, Miałeś złego biznesmena Obida Steina. O Iron Manie 2 to nawet nie ma co tutaj jakby mm. gadać, a tutaj wchodzi ci Tom Hiddleston jako, jako Loki i uwielbiam jego motywację, uwielbiam ten twist na końcu, którym nie chodzi o to, żeby zabić Odyna i zostać królem Asgardu, że kompletnie nie o to chodziło w tej całej intrydze. I, i, i ten dramat, który, który tam jest, ten rodzinny, który w tym wszystkim siedzi, działa super. I to jest jedyny z tych antagonistów pierwszy z tej, z tej czwórki, Piątki, jeżeli policzy Jaron będą o dwóch, w sensie dwójka, którego rozumiesz, którego jesteś w stanie się z nim jakoś utożsamić, mm -hmm. który nie jest tylko i wyłącznie, o, władza, tutaj zdobędę moc, czy pieniądze. Cokolwiek takiego, czy o cokolwiek chodziło Bląskiemu, e, Więc e, a tutaj naprawdę mogłeś konkretnie zrozumieć jego problem. Mało tego, no ten film, tak jak wspomniałeś, miał ten ogromny trud z włożeniem w tą. Ten post-Nolanowski cały, ca cały czas motyw włożeniem nagle azgarskich bogów i tęczowego mostu. Mm -hmm. I mimo tego, że on jest cały czas bardzo jeszcze ugładzony, w porównaniu do tego, co że rok już później robi. Tak, 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 bo tak wspominałem wcześniej, właśnie dlatego o tym Nolanie, bo mamy to na przykład, że ta, wiesz, wy to nazywacie magią, naukownie, tak, 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 u nas to jest połączone. Później dopiero nie? można się rozkręcić i o tym też pogadam, bo, bo to jest problem, ale inaczej się rozumiem trochę, czemu tak wygląda, no, ale mm -hmm. nawet jeśli no to Tordzi na początku wpada w tym swoim hełmie. Masz Heimdala w tym swoim złotym kostiumie całym. Ma, mimo wszystko ten. Ten czoły po... most jest tęczowy, piękny. Ten most jest tęczowy. Mimo wszystko ten film, pomimo tego, że starał się od tego uciekać i to jest trochę jego problem, ale bardzo odważne kroki w MCU stawiał w coś, dzięki czemu, nie wiem, dziś Doctor Strange 2 może wyglądać tak, jak wygląda. Czy Strażnicy tak, tak. myślę, że nigdy by się nie przyjęli tak dobrze. Gdy, w, jako część MCU, gdyby Thor już trochę nas nie oswoił po drodze z tymi Dziwniejszymi konceptami, a tak jak mówię, tutaj w bardzo jeszcze stonowany sposób. Tak, ten no, tor, szczególnie pod względem wizualnym, był mocno przemyślany. nie? On nawiązywał do tych starych filmów kostiumowych, przygodowych, wiesz, okay. Starcie Tytanów i innych tego typu rzeczy, gdzie oni chodzili w tych zbrojach trochę fantastycznych. Mówimy, mówimy Takie... o tym dobrym starciu tytanów, o Ta, tym dawnym tak, starciu. Nie, 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 o tym no, nowym, właśnie w tym świecie takiego ten, sprowadzania mroku, tych bogów tak, to właśnie tak. do mroku, tak żeby. Nie, to. to, to tego, gdzie był jeszcze kamp, gdzie mogli ubrać te zbroje, które przypominały te klasyczne fantasy. I tutaj to, dokładnie to mamy, nie? że oni mają te zbroje. Oczywiście ten Thor nie jest tak jak w komiksie, nie? Prze przełożony, że tam jakieś kolory, wiesz, że, czy coś takiego, ale ma czerwoną pelerynę, ma te swoje te, te wielkie kółka, które też mają jakąś rolę, bo od je ściąga nie? w którymś momencie, że wiemy, że są magiczne, nie magiczno-technologiczne, bo tak ten film wygląda. A to jest super też, jak masz pokazaną tą Warriors 3, Warriors 4 w tym, w tym, w tym filmie. Sif and the Warriors 3. Tak, tak, się tak, dokładnie, tak, tak. tak. Tak, i masz, Ona jest d'Artagnanem tego. Tak, tego tak. Miejsca. I to jest to w ogóle super, bo to jest dokładnie wyjęte jak z takiego klasycznego fantazji Masz tam drużynę, którzy są kumplami. Ja uwielbiam ten pierwszy akt, który jest tak mocno przygodowy i który ci zarysowuje ten konflikt. Tak, pierwszy akt tora. jest fantastyczny. Tak, i w ogóle to jest super też w tym filmie cały. Tak jak mówiliśmy przy w przypadku Iron Man Dwójki, że tam nie ma żadnej drogiej postaci. To jest tak, zostaje praktycznie taki, jaki jest, niczego się za bardzo nie uczy, nie, no, nie wiesz o co z tą postacią chodzi w tym filmie. Nie? Tutaj masz. Naprawdę fajną, chociaż wiadomo, no, jest patologiczna dosyć, ale fajna z sercem pokazana droga bohatera, który ma konkretną przygodowa. przemianę. Tak, taka przygodowa, który ma to poświęcenie, które. Wiesz, też tak patrzysz to, to na ten finałowy akt, i mówisz, o, no wyszedł, żeby stanąć naprzeciwko tej zbroi, ale porozmawiać z bratem, to jest super wątpliwe. Ja, ja lubię trzeci akt tego filmu też, bo tak, pierwszy ale, pie... ale wiesz, masz tego jednego potwora, jednego bohatera, tak, który muszą stanąć tak. przed sobą, nie? Skoro o tym mowa. Pierwszy akt jest fantastyczny i. Mało tego, ten film pokazał mi, jak żałuję, że tak nie wykorzystano właśnie Warriors 3 i Sith. Sith jeszcze oczywiście może się pojawić, bo, 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 bo jakby żyje jej postać, ale tak żałuję, że dojdziemy do tego, ale mroczny świat, który miało, mógłby być świetnym wykorzystaniem tego przygotowego rozbijania się Tora i jego właśnie tej paczki po, po wszechświecie no, ostatecznie dał im minimum miejsca, no YTT już ich zarypał w tym momencie, ale nie dziwię się, bo już nie, oni już nie, nie byli bohaterami na tym etapie. Aż nadal mam kosę z w nie? Mógł, ich rozwinąć cały czas, oczywiście, że mógł. Natomiast ta część jako jedyna jeszcze się i tego trzyma. I, I to jak oni wpadają do Jotunheimu, jak tam mają tą walkę całą? Jak, jak, jak o nich tak, ogóle, do walki. Ale też widzisz, widzisz, że oni są drużyną, że przez lata tak. ze sobą współpracowali. Mają ten, swoje, ten swój pokój zabaw, gdzie jedzie, tak, <laughs> piją. piją w tak się obżera i wszystko jest to, co trzeba. I to działa super. I, I też trzeci jak działa super. No niestety, drugi akt jest taką ślamazarą w tym filmie. Ze względu na jeden duży wątek. I nie wiem, czy. Możemy do niego teraz przejść, czy... Proszę, e, przechodzić do czego chcemy. Więc pogadajmy sobie nie, o tym wątku teraz. Free state. Nie, Więc wiesz, free estate. Pogadajmy sobie o tym wątku od razu, bo, bo jeszcze będę miał wiele dobrego do powiedzenia o tym filmie. Ale jak wiemy, największym problemem i dziurą tego filmu i dla jasności, to była bolączka Marvela, była, jest do dzisiaj, nawet w Nowym Strężu był z tym problem, jeżeli nawet się nad tym zastanowisz. Czyli to jak bardzo w Marvelu nie umieł w romanse i związki. Wyszła im ta jedna para Pepper Potts i yy, Tony Stark, jeszcze można powiedzieć, że MJ i, i Peter, ale cholera wie co z tym zrobili ostatecznie. Natomiast gdzieś tam to jedno wyszło, a, a tak to były bolączki. No jest ten Star i Gamora, do czego dojdziemy i, i rozmawialiśmy Bucza, nawet, nawet, dwa nawet, o tym. nawet Cap i Peggy, które miało fajne podsumowanie, gdy ona już była w, w ten, a, ale... no, na łożu śmierci i on się z nią pożegnał, a później musieli do dodać sobie tą scenę, że on musiał jeszcze dostać to i miał... wpłynął, wpłynął na inny świat równoległy, na kogoś życie. I, I tak miałem problem taki, myślisz... że, ona, że ona miała, w, yy, to było takie dopiero rodzące się uczucie, mm. a jeszcze nie jeszcze wystarczająco usprawiedliwiające, to, co się stało później. I to, mm. tą wielką miłość, której ja tam nie widziałem. No ale, ale, ale geneza tych wszystkich bolączek, bo trochę nie liczę Betty i e, Iwanera, bo to też zaorane było. W tym wszystko. filmie nikogo no, no. nie obchodził związek Betty no i Bruce'a. A geneza tych wszystkich problemów, czyli związek, który pojawił się również w kolejnym filmie i być może postać, która wróci w pełni chwały zaraz w inny sposób, no zaczęło się tutaj. To był ten pierwszy... Trwający, fatalny związek Marvela, który polegał na tym, że Natalie Portman jest przepiękna, Chris Hemsworth jest przepiękny, są to bardzo piękni ludzie, którzy spotykają się i chemia polega na tym, że są to bardzo piękni ludzie... Nic są... więcej ich nie łączy, poza tym, że są bardzo pięknymi ludźmi, generalnie. Tak, on, jest, on jest dziwny, ona nie wie, jak się przy nim zachować, bo jest z nim zachwycona i na tym się ka praktycznie każda nas z nimi opiera. Tam nic więcej nie ma. Tak, tam tak, nie ma. Nie ma żadnej relacji konkretnej. Jest... Ale oni super... lecą na siebie, bo są ładni. Tak, znaczy ja to tak, rozumiem. Tak. I To do końca trwa. To jest ten, ten, wiesz, wyśniony związek, który był na przykład fajnie ograny w Narzeczonej dla Księcia. Wiesz, tych klasycznych, bo wiesz, że tutaj chcieli troszkę w to iźnie, że oni są, wiesz, tak, dla siebie w tak, taki cudowny, holsom sposób, wiesz, przeznaczeni. Ten... Tylko, że Narzeczonej dla Księcia wiesz, wiesz, komedią, tak, tak, była większą, bardziej komedią. I dlatego to działało. I tam to tamto było pokazane wiesz, w takim kluczu komediowym i miało być przerysowane, nie? Czyli jak ten... oni się staczają z górki przez 10 minut. No tak, tak, jest... to, to miało, miało, miało być w taki sposób ukazany, Tutaj to jest zrobione na poważnie, bo to jest jednak no. film, który chce konkretną przemianę bohatera, pokazać konkretną historię, nie, mimo tych elementów komediowych, nie? A ten wątek wychodzi, jak wychodzi, bo jak, nie, 90'sy, nie wiedział, jak, jak w 90'sach był macho bohater, dziewczyna Bonda i tak dalej, te wszystkie tropy, gdzie masz, to, masz tego macho bohatera hmm. i jego, jego nawet nie miłość, bo to za wiele powiedziane, ale jego love interest to jest to najlepsze określenie tego wszystkiego hmm. w filmie, która polega tylko na tym, że jest ładna i on jest ładny. I to tak, jest wszystko. Tak, bo widzisz, że ktoś tam się bardzo zafiksował na pisaniu tych scen, że każda jest z perspektywy tego, że Jane właśnie jest zachwycona torem. Ja Ma to, maślane oczy do o, niego wali. Tak, a... ta, I ona jest o taką naukowczynią zagubioną. I o, tutaj nikt do mnie nie przychodzi do mieszkania, nie? Nikt tutaj ten, do tego do, do mojego wozu, nikt mnie nie odwiedza. A tutaj przyszedł do mnie taki pan z bajki, nie? Co ja teraz zrobię? Taki, robię? taki jak biedna, piękny, jak nie? bez koszulki wyszedł to tak, od razu, wiesz, wiesz, to jest za dużo. I jest jedna scena, która jest naprawdę super zrobiona i jest w niej dużo emocji i która Pokazuje, że jest tutaj naprawdę materiał na jakiś związek, żeby to rozwinąć. Jak oni siedzą przy tym ognisku, przy tym grillu, przy czymś takim. I się on jej się pali. ten. Tak, jak więc zaczęła opowiadać i wiedzieć, wtedy nie ma, że ona jest tak, nim mówię, zachwycona, bo Nie, wreszcie taki gadają taki, o, o czymś, co tak... ich tak, razem interesuje. Tak, bo oni on na swój sposób naukowo tłumaczą te rzeczy, których, na których ona się zna, nie? I a, ona a to, jest tego to jest jedna scena. To jest jedna scena, ale ona ma, jest pełna właśnie takiej uczuciowości. Mówię, czemu w tą stronę ktoś nie poruszył? Czemu nie dali całego tego wątku napisać o sobie, bo tutaj mamy trzech scenarzystów, którzy nad tym pracowali jeszcze z który odpowiada za story i, i ktoś tam jeszcze Czemu tej osobie, która napisała tą scenę nie dali ich wszystkich rozpisać między tymi postaciami, nie? No i problem z tym jest taki, że jak ten tor tam już leży Po tym jak go Destroyer rypnął I leci do niego ten Mjolnir i ona nie chce od niego odbiec i odciąga ją ten Salvik To jest już, to jest niezasłużone no, tak. Na tym etapie. To jest kompletnie niezasłużone. Nie mówiąc o wielkim pocałunku tak, końcu, który jest scenę, kompletnie wiesz, Czy Ona wcześniej miała jakąś scenę, gdzie go ratuje, na przykład, albo jakiś mu pomaga no odchodzi, w taki konkretny o, o, sposób. Ona nie ma tam. Jak, jak mówiliśmy, jak na przykład w Iron Manie 2, Black Widow ma jej cała rola to jest zrebutować zbroję Rudiemu, no bardzo odpowiedzialnie, ale Jane nawet tyle nie ma. Jane jest nie. taksówką autora. ona go podwozi w różne miejsca, tak, to jest tak, wszystko, jak... co ona robi w tym filmie. Tak, właśnie pierwszą scenę dobra, potrąciła go, później mamy powtórkę tego, gdzie go potrąciła, która była zabawna, jak, oni, on, jak my go tak, znajdziemy, okej. Okay, to, to zabawne. było zabawne, nie? Później mamy tą scenę, gdzie on jej Selviga przynosi już, Selvig mówię, na nalewał, do tego dojdę, bo to jest moja ulubiona scena, jak, mu, jak piją wódkę z piwem, co by się dzisiaj w Disney już pewnie tak. nie pojawiło, nie? Wtedy jeszcze mogło. I wiesz, uchlali się jak świnie. I on przynosi tego Selviga, który mówi, że musisz ją opuścić, nie? I on przynosi tego Selviga, zostawia go. I to się niczego nie nauczył, nie? Bo nie. o coś tu chodziło, a nie, teraz tu zostanę, zrobi ci śniadanie, no. będziemy mieszkać jak rodzina, nie? I mówię, wow, widać, że to pisało pięć osób. No dokładnie, o co o czym innym on rozmawiał. Tak, ale Selvigo do tego nie wraca, nie? Przecież mi, że nie, go postawisz. Nie, ja nie I mówię, i, i problem jest taki, że Jane nie ma tam jednej funkcyjnej sceny. I dlatego w dużej mierze Jane nikogo nie obchodziła później. Ona, ona, ona nic nie robi. Mogłaby. Wiesz, w Nowym Doktorze Strange'u e, też nie, nie uważam, że między Christine Palmer jest wielka e, chemia z Kamerbacza Camber, z, z Doktorem Strange'em. Ale Christine ma tam jedną rolę, jedną scenę, w której faktycznie musi robić coś ważnego. Chociaż jedną scenę. Mhm. Jane nie ma tej sceny w tym filmie i to jest ten problem. Ona. Jedyny jej, 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 jej wątek to taki, że Thor uczy się odpowiedzialności i miłości do niej i jej miłość pozwala mu y, zrozumieć to i stać się godnym, ale to jest jest tak źle napisane. To jest tak, że jak ona się pojawia bez Tora, to ona ma po prostu funkcję pani naukowiec i to jest wszystko. Przyjeżdża do niej się, zabiera jej rzeczy, bo robisz naukę. Jak, co, co robisz? Czym się zajmujesz? Tego nie tłumaczą za bardzo. Bada tam te energie i ten, ale nie, nie tłumaczą ci wiesz, w jakiś nie. sposób, to jest... jak to działa. Tylko jest pani naukowiec, przyczyniliśmy pani sprzęt i tyle, zabieramy, idziemy. Bo tutaj to jest Tora to jest nie ma. Nie mamy o czym z panią rozmawiać, bo nie ma Tora przy pani, nie? To jest degradujące, kiedy jej jedyną rolą jest to, żeby główny bohater mógł wyzwolić w sobie moc. No. No bo to jest, I wiesz co to jest najbardziej przerażające? No. Najbardziej przerażające jest to, że jak jeżeli chcieli dać jakąś rolę w Thorndarwold, o czym będziemy mówić w, e, w tych kolejnych odcinkach, okay. dali jej taką rolę, że to było jeszcze gorsze niż to co było w no, pierwszych zrobili z... z niej tak, później, ale to, 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 to już... Przedmiot, dokładnie przedmiot z niej zrobili, dosłownie. Tak, nie? tak, Ona to była tą to... rękawicą tanosa dla tak, tego, dla tak. kamienia. Więc no nic no. dziwnego, że potem Jane orali Trzymamy kciuki za Tajkę, w momencie kiedy nagrywamy mm -hmm. jeszcze oczywiście Love and Thunder nie wyszedł, trzymamy kciuki że, 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 że ta postać to zdanie odkupienia, ale niestety w tym filmie to kole w oczy. I mój problem był taki, że kiedy oglądałem go teraz i powtarzałem sobie. Wszystkie sceny pomiędzy rodzinne pomiędzy Odynem, Lokim, Frigo, Torem, Warrior's Street, chłonąłem. Ogląda mi mm. się dalej fantastycznie. Tak, więc zaraz przejdziemy do aktorskich rzeczy, bo ten film aktorsko jest fantastyczny. Jest, jest no to I jest. Kevin jest... Brana zrobił tutaj ten, ten szekspirowski Shakespeare, dramat na scenie, i on w wielu momentach to widać po prostu. Tak, ale to Ale zakończąc ten wątek, co wracaliśmy do Jane, Darcy i Selwiga? Darcy, ja nie, ja nie Darcy jest w ogóle Darcy. największą zakału MCU. Ja jeszcze po WandaVision mam takie spaczenie do Darcy. Jeszcze, jeszcze, aż pewnie gdyby nie WandaVision, wiem, że to nie fair, bo oglądamy to z perspektywy czasu i wiesz, i, i pewnie aż tak by mnie nie wkurzała, bo, bo pamiętam, że aż tak mnie nie irytowała Darcy, jak oglądałem to pierwszy raz, no ale niestety o, jestem po WandaVision. Nie, nie, nie wywalę tych emocji i, i nie znoszę Darcy. I, i jeszcze w, ty, w tym filmie. Na szczęście mało. Jest, jest stosunkowo hmm. utemperowana. Więc dwócy, nie jest aż tak a wiesz, że w dwójce jest jeszcze gorsza, bo jej dali tego pomocnika. I to jest tam więcej. więcej. No. Yy, I po prostu wszystkie sceny z nimi. Były cholernie nudne, nawet mało tego, sceny często kiedy Thor był z nimi, były nudne, a to już jest problem, kiedy Tak, to, Ale na, najczęściej było jak ich trójkę zebrali, znaczy czwórkę z Torem razem, całą ten zespół zebrali razem i wtedy nie wiedzieli, co zrobić z tą postacią, że co, co ona ma w tej scenie robić, nie? To, się to, ma zajmować? Thor ma być tylko tym goście-goście. Tak, tym, tak katalizatorem i wiesz, tutaj o Another. to są, są zabawne sceny. No kurczę, to jest kultowa scena. Ale, 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 ale jest, tam nic więcej ale nie ma. Ale ma nic więcej o postaciach, nie? I to nie. Jest, i, a wiesz, one oddzielnie działają spoko w niektórych scenach, nie? właśnie jak Selwik pijący. To, to piwo z budowskie. No, 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 Selwik jak przychodzi i go wyciąga. Z Shield, chociaż Colson widzi, że to jest ściema, ale go puszcza, ale. Ale Colson. W ogóle świetnie Scarsgard te wszystkie akcje mówi, że no tu sterydy bierze chłopi w ogóle. Aktorsko to działa super, ale tak, jak oni się zbierają we czwórkę albo we trójkę bez tora to są najgorsze. Tak, bo wtedy każdy musi być to swoje, nie? Ta Jane musi być zachwycona torem i być tą pani naukowiec, która nie wie, co zrobić, bo jest taka nigdy właśnie z nikim tam nie chodzi, nie, tutaj ma kłopoty ze związkami w ogóle. Mamy Kat Dennings, która jest. Selwiga, ktoś tutaj, uh, czym tutaj działać, robić, nie? Wiesz co jest zabawne? Że dużo lepiej wyszły związek Jane i Tora w tym jednym odcinku What If? Dlatego, że to było kompletnie właśnie z jajem zrobione. Mhm. Tam ten motyw, że jak Jane na niego patrzy on tak odwraca się i te włosy tak falują i ten, ten był, i, I to było dużo lepiej zrobione, bo to było zabawne. I tak jak mhm. wspomniałeś o Princess Bride. Jeżeli, jeżeli do, do, dociśniemy ten humor i pójdziemy w niego na maksa i tak jak tam był motyw, że ona się budzi, zresztą jest tam bardzo mocna. Już du dużo szybciej w Łotwie mm. była zainsynuowana scena seksu, której nie masz w torze c A tam masz ten wiszący stanik tam na tym tak, manekinie, yeah. I, i to jak ona tam ubiera się, jak agenci Shield wychodzą. Ale ona tam ma jeszcze rolę w dodatku w tym, w tym i w tym krótkim odcinku, bo ona, ona musi Tora przekonać, żeby tutaj wiesz, posprzątała, ona musi. do mamy zadzwonić mm -hmm. Tora. I tam ona pełni kluczową rolę, no, tak, w tym działa. To jest, to jest tak zabawne, że masz ten. Banalny odcinek What If o robieniu imprezy, który jest głupi sam w sobie, kosmicznie głupi, a mimo, to, a mimo to wątek Jane działa tam lepiej. No, no tak, wiesz, że jakby to robił właśnie Taika Waititi od początku, to by z tego wyszła Princess Bride pewnie, coś w tym stylu, nie? A Brana ma jednak to podejście wiesz, szekspirowskie, i jego, i wiesz, że jego nie interesował ten wątek Żeń, nie? nie? On, on nie, jaki, nie, jaki był w serio? tam Big Love tak, na szybko tak, i jak, tak Jak to wyglądało w serio tak zostało, nie? Jego ten wątek ziemski wiesz, że mniej interesował. Nie? To byli goście, goście, właśnie. Te kilka żartów, te, prze, przełożonych oczywiście tymi fajniejszymi scenami i tym, co mają zbudowywać MCU, nie? Bo mamy scenę z pie, pewnym kamieniem, do którego też jeszcze dojdziemy, ale jego bardziej interesowały te sceny w Asgardzie. Te wszystkie wielkie grotronowe. Wiesz, z rzeczy temu, związane z władzą, nie? I z rodzinnymi konfliktami. Żałuję trochę, że nie było tego więcej. Mhm. Jakby Thor trafia na Ziemię i uczy się tutaj wielu rzeczy na, na Ziemi, i to spoko, ale jednak ten odcinek, ten, ten, ten film, dlatego niestety nie może być w czołówce MCU, pomimo tego, że ma naprawdę fantastyczne rzeczy, już do nich dochodzimy. Właśnie przez to, że no, to wisi jak kula u nogi niestety. To nie jest mała część filmu. Mm -hmm. To nie jest jak czasami możemy uznać, że okej, okay, ale to jest tylko drobny wątek w czymś. Coś nam nie pasuje w filmie, ale to jest tylko drobny wątek, nie? Nie, no to tu jest duży, to jest duży nie, wątek. Nie, no to jest cały, drugi akt, To jest cały drugi akt, to jest duża część filmu i niestety przez to, że brana, Ja trochę nie mam do niego końca um, pretensji pod względem jakie to były czasy i tak wepchnięcie tylu fantastycznych konceptów w superbohaterstwo, które dopiero co jednak było ponolanie, nie było łatwe, i rozumiem, że to jest coś, co trzeba było, z czym trzeba było naprawdę uważać. Pewnie nie można. Nie... I tak pewnie dał maksymalnie ile mu studio, ile, ile, na to, ile mógł na tą chwilę, więc trochę rozumiem, bo takie były czasy, ale oceniamy to z perspektywy czasu i tu niestety żal, że to, co działało. Nie zajęło więcej miejsca kosztem tego, co kompletnie nie tak, 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 działało. Bo to, bo to też nie, nie jest tak, że będę narzekał, że to bardzo psuje ten drugi akt, ten film, nie? To jest dalej okej, okay, klasyczna historia, nie? Zabawna, no. obejrzysz fajnie, wiesz, to jest taka do kotleta w niedzielę, nie? Ale właśnie Przy ciągnie obiedzie. go w dół od tego, żebyśmy to zapamiętali tak, jako tak, jeden z... tak. Bo, 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 tak, gdybyśmy, bo i... gdyby ten film miał tylko i wyłącznie y, Hiddlestona, y, Hemswortha, Russo i oczywiście Hopkins'a i te wszystkie między nimi, wszystkie relacje hmm. rodzinne, to ja bym go miał pewnie w wysokiej czołówce MCU. Tak, 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 bo ale... właśnie widzisz potencjał jaki był w tym pierwszym akcie, który też powraca w trzecim akcie, nie, ale właśnie dlatego ten pierwszy akcie jest taki dobry, jest taki mega heroiczny właśnie, taki mega szekspirowski, nie, przecież jak mamy tę scenę, gdzie jest wygranie tora, nie, z Asgardu, jak się zacząłem drzeć na siebie, ja miałem ciarki teraz, jak sobie to jest przypominałem. piękna ta scena. Tak, jak, jak Thor mu jak właśnie Odyn. Unworthy. Tak. Tak, ale o tym, wiesz, takim, takim tak. wiesz, przeżartym, starym, wiesz, sta takim starym podejściem ojca, nie? który wie, co musi zrobić. I mam tego Tora, który jest tym dzieciakiem, który jest wkurwiony po prostu i zaczyna mu odpyskowywać tam, nie? Ale wie, co go czeka, nie? I wie, jakie to jest przerażające, że zostanie wygnany w tym momencie, nie? wow, to jest tak, po... i masz z boku tego Hiddlestona, który jest takim skurwysynem cudownym, nie? Że on wie, 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 co się dzieje, nie tylko te spojrzenia, nie? On przez cały film, wow, to jest w ogóle najlepszy występ, według mnie, Hiddleston, jak... W po, późniejsze też są super, nie, Brak na Roku i ten, ale tutaj jest najbardziej zniuansowany, nie, na samym początku, a wiesz, te wszystkie takie leciutkie, jak wiesz, masz tam scenę, gdzie e, Sączy ten swój jad e, Torowi, żeby, ten, do ucha, żeby do Juttenheim się udał, nie, i tak. wiesz, bracie, ja jestem za tobą, ale nie rób to, tego, skończy... nie ale, rób tak, tego, tak, tak, później jak przylecieli, nie, i że Bracie, zostaw go, nie, 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 nie tak, musimy, musimy, wrócić do domu, nie, a on wie, co odpierdoli to za chwilę, tak. nie, o, wow, i, e, ale mało tego no to możemy przejść do Loki'ego w takim razie, bo Loki jest fantastycznie zniuansowaną postacią. Poczeka, za, zanim to powiesz, to trzeba dodać, że y, tą Hiddleston na początku y, brał udział w castingu Dotora. do Torytora, i po tym castingu daj mu rolę Loki'ego. W każdym razie on jest tutaj <coughs> y, naprawdę rewelacyjny, bo właśnie jak ma miałeś wcześniej tych takich że byli prości ale tutaj chciał mu dać ewidentnie Brana znacznie i zresztą scenarzyści też znacznie większy yy, większą motywację. I to jest ciekawa rzecz, bo dużo motywację, yy, bo mam taki mam mieszane uczucia do jednego elementu. No bo jest element, który oczywiście jest klasyczny, mitologiczny, czy, czy, czyli w komiksach i wszędzie, czyli to, że on jest synem Lafeja. Lofe Mam problem z tym wątkiem, taki, że on. Na, nie mówię, że jest kompletnie niepotrzebny, bo ma jeden fajny moment payoffu, ale generalnie to jest taki dziwny wątek, który. tak jest bardzo na boku tego, o co w sumie Lokiemu chodzi, bo to nie jest jego główny problem. Jakby to nie jest tak, że Loki dowiaduje się, że jest e, lodowym olbrzymem i, i to go napędza. Loki Intryga ma już wcześniej. Mm -hmm. Która jest związana z tym, że ojciec nie traktuje ich porówni, że ojciec wywyższa cały czas Tora, że on całe życie czuł się pogardzany. Tak, ten wątek dodaje temu kontekstu, bo on potem dopowiada sobie to, że był pogardzany dlatego, że, tak, że nigdy, był lodowym olbrzymem, tak, że ojciec nigdy się nie, nie nie zgodzi na to, żeby lodowy olbrzym tak, zasiadł na tronie. Ciek to z tym wątkiem jest większy problem w kolejnych filmach, bo to zostało kompletnie zaorane. Nigdy nikt nie wraca do tego motywu poza His Adopted. To jest, to jest wszystko, co padło kiedykolwiek w przyszłych filmach na temat yy, pochodzenia Lokiego. Tak, tak, tak. I szczerze że to było tak ustawione, że jednak Juttenheim jest bardzo istotne, że a no atak tak. Lodowego olbrzymów jest czymś bardzo niebezpiecznym. By wielką wojnę, którą tutaj wielki kres krwiosny... Tak, były robione był a... robiony jako ten równy Odynowi, Noc, nie? że jak, się, bóg... jak stanie naprzeciwko niego, to przejebane, nie? że znowu będzie wielka wojna. Raczej się... słabszy od Odyna, bo musiałby go... Ale Odyn, Odyn się boi tego, ale bo się z wojny, wojny tak, z nimi tak, tak, tak. Bo to nie było I... tak, że sobie, wiesz, Odyn załatwił to dwoma, dwoma właśnie... ciosami, nie? To może mnie mniej do tego filmu, ale to, że pogadamy, mamy w plan, planach zrobić materiał o wątkach, które do, doprowadziły do nikąd i ewidentnie zostały zaorane. Czyli ktoś może mówić, że zawsze mogą być użyte w przyszłości, ale takie, które widać, że ten wątek skręcił nagle w zupełnie inną stronę albo nagle co innego, wiecie, jak lider na przykład na końcu halka czy coś takiego. I ten motyw lodowego olbrzyma Lokiego wydaje mi się i Oppenheimowi wydaje mi się, że też gdzieś po drodze został ciachnięty. Nigdy ten ten element nie został w niczym więcej wykorzystany, ale mniejsza o to, bo w tym filmie to działa pod tym względem, że Loki znajduje usprawiedliwienie swoich e, tej krzywdy, którą czuł, mm. tego, że jest poniżany. I co absolutnie uwielbiam w Lokim, to, że ostatecznie nie zmienia to jego nastawienia do Odyna i Frigi. To jest gość, który jego plan jest taki, żeby Tata kochał go tak samo jak Tora. I jest ten nawet moment, w którym oni walczą na końcu. I on mówi nawet, Tonowi, że on w sumie nigdy nie chciał korony nawet. On nie chciał być królem Asgardu. On chciał, żeby ojciec traktował ich na równi, żeby nie... I tyle. I to jest tak, tak ludzkie. Tak, on, on też, on też nie, nie chciał, nie chciał śmierci nikogo z bliskich, nie? Nie, on nie chciał nikogo zabijać. On, on, i, I to jest tak ludzkie. To jest, masz tych, masz tych, miałeś tego biznesmena, zwykłego człowieka, tech, jakiegoś wynalazcę, żołnierza. Oni wszyscy byli kompletnie odrealnieni. I nagle masz Boga który jest najbardziej, ma ludzki problem z nich wszystkich, bo w rodzeństwie czuje się zawsze, że jest na drugim miejscu. Jest świetna scena, skoro mówiliśmy o grze aktorskiej, to wspomniałeś o tej, w której e, krzyczą na siebie Storem. Scena, w której Odyn rozmawia z Lokim i Loki na niego krzyczy i Odyn wpada w ten swój sen. To jest tak dobrze zagrana scena przez Hiddlestona, jak on na niego tak, krzyczy. Tak, 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 taką sekundę wybuchu nagle, tak, nie? Tak, że on jest tą, tym narzędziem. Jest moment, że leży Odin i masz to, widzisz, po jego głowie, on się chwilę zastanawia, przez sekundę, mhm. ale wzywa strasz ostatecznie, żeby, żeby przybiegli i się zajęli jego ojcem. Bo jednak cały czas Loki jest powodowany miłością do ojca. To cały mhm. czas jest ten motyw. I payoff mój ulubiony tego, kiedy przychodzą ci lodowi olbrzymi, myślisz sobie, że jednak chce zamordować, stać się królem Asgardu, to byłoby takie proste. Nie wiem, wiesz, że na Białym Koniu, nie? I jak on zabija Lafea. <coughs> własnego ojca, własnego ojca okien, zabija. Nie? I mówi słowa, a ty wiedz, że nabił cię Loki, Odinson. I to jest takie, wiesz, że on ma w dupie to, że jest synem Lafeya, że on się czuje synem Odyna. Mhm. I chce. Aby Odyn go wziął Piesz, i powiedział: Synu, też... jestem z ciebie dumny, kocham cię, jesteś wspaniały. I to był jego jedyny cel w tym wszystkim. Hmm. A to jest... te, też pewnie hmm. przez to później też ten wątek mógł nie wracać z tego, że on jest z tym lodowego Olbrzymów, bo on to miał w dupie, nie? On, no, o, o, on, on się od tego odciął. Zazgardu, nie? Jako, więc. No okej. Okay, może tak być. Natomiast yy, no tutaj to działa super, bo to jest banalny wątek. To nie jest wątek władzy nad światem. To nie jest wątek yy, stania się najsil... O cokolwiek wychodziło Blonskiemu. To nie jest wątek zgromadzenia wielkich bogactw czy coś takiego. To jest prosty wątek ludzki, w którym syn całe życie czuje się na drugim miejscu i chce, żeby ojciec go wziął i, i powiedział mu: Synu, dziś te, 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 z tamtego nie jestem dumny, a z ciebie tak. I cała I intryga jest, na czym polegała. I to jest super, bo to jest też konsekwentnie właśnie rozwijane. Nie jak właśnie w mamy tą śmieć Frygi, która też wiemy, jak na niego wpływa. I to jest, to jest nie, super się łączy wszystko. Jest wątek. Który, który świetnie to wybrzmiewa, jak dojdziemy do Ragnaroku, jak oden się z nimi żegna. A no tak, tak, tak. tak, tak I mówi właśnie... im wreszcie, że ich kocha i, tak, chciałem, i obu. Chciałem do tego dojść, nie? że w każdym filmie coś jest dodawane do tej relacji. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, jak, jaka była tam twarz Hiddlestona, jak Odyn od nich odchodzi i mówi, że ich kocha, ich obu, swoich hmm. obu synów i tak dalej. Jak to jest ważne, ten to jest najważniejszy moment prawdopodobnie w życiu Lokiego, jak tam stoją na tym polu gdzieś tam w Norwegii. Wow, to, to, to świetne tak, to jest to jest, tego w ogóle to jest super w filmach, z że one no, inne są, jeśli chodzi o poziom samej realizacji, nie? I też e, jaka jest konwencja obrana, nie? Ale te wątki rodzinne w każdej części są mm. naprawdę, naprawdę mocne. Nawet w Dark World, który jest chujowy jako film, ale wątek właśnie z matką i z tego, co się dzieje, i tam też Odyń, jak się pojawia. I wątek braci w, 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 w Mało do Dark tego. World. Jest Mało naprawdę tego. dobry. To jest tak konsekwentne, bo jeżeli się nad tym zastanowisz, to. W Endgame, kiedy masz to, jak bohaterowie podróżują i masz ten. Y, Stark musi zrobić ten swój hejst, Cap musi zrobić swój hejst. Y, wątek, kiedy Thor odzyskuje Eter, jest prawie, że offscreen. Masz tam rakieta, który gdzieś biegnie, hmm. bo najważniejszym wątkiem jest to, żeby Thor mógł porozmawiać ze swoją mamą. Tak. I, tak. To, I tyle. To jest najważniejszy wątek Thora w Endgame. Musi usiąść, porozmawiać z mamą, powiedzieć parę rzeczy, których nie by... zdążył powiedzieć i koniec. I to jest. i to trzy. Nie. Y, TOR to jest właśnie Fast and Furious Family tej MCU, bo tam zawsze wątki tak, rodzinne tak, były. I najważniejsze. Wiesz, dlatego, dlatego tak szkoda, że to nie jest rozwinięte w tym pierwszym filmie. Tu już, już mam właśnie podsumowanie tego wątku z Frigom, tak jak mówisz w Endgame. I tutaj tutaj tego mogło być więcej, po prostu ja bym chciał więcej tych scen między nimi. To było za mało więcej. na przykład właśnie Thora z matką, nie? Jak mamy tą pierwszą scenę, jak się TOR pojawia w tym, na tym koronowaniu, nie? Gdzie I oczko mamy, tak, jak puszcza oczko i ona robi to. Hmm, to, swoje, to jest fantastyczne, nie? i ten, jak wszyscy reagują na to, nie? to jest aktorsko, jest po prostu ja, ja w ogóle top e, notch. Dużo za mało było Reney Russo w tych, hmm. e, w tych tak, filmach. Tak, ona z Hopkinsem powinna mieć jakiś swój konkretny wątek, jakąś misję w którymś filmie, żeby coś robili, tak jak w komiksach ostatnio było Rona, nie? że tam tak, no, jaki wąt jak, ta, jak jak wątek wygląda, ale tam oni robili, czynnie działali, nie? i tu wiesz, że Reney Russo to by zrobiła na takie show, Wow, i tego, tego było ma za mało, nie? I te, te wątki, które były zbędne, które można było uciąć, można było uciąć, nie? Bo na przykład ten wątek z Jane, yy, można go było później rozwijać, nie? I wiemy, że na przykład w dwójce mówi dużo lepszy. A tutaj bardziej się skupi na tym, kim jest to, skąd pochodzi, kim się otaczał tam u siebie, nie? Zanim przejdziemy do tego, co, co robi na ziemi. Szczerze, ja bym wyciął cały wątek z wpijaniem do bazy Shield. No, on, on długo to. Znaczy, to, to jest fajna scena. Fajna i wiesz i to masz to z... pokazany trening, Tora że on nawet bez mocy no to jest, jest świetny wielki chłod, nie? bo jest bo jest wojownikiem. Mhm. Ale mi ta scena nie jest potrzebna. Ja nie muszę wiedzieć, że to jest świetnym wojownikiem Jest ona bez jest mocy. trochę za długa, ale, ale, ale jest fajna, nie? Bo pamiętasz jak piesza w kinie, jak ja miałem, nie? że on idzie do tego młota, masz to muzykę, deszcz, błoto, ten krzyk na koniec, nie? To jest ładna scena, no, ale no, tak yy, za długa. Wyobraź jest. sobie, że Masz, wywalasz to wszystko. Masz motyw, gdzie ci przyjechała ekipa lokalsów, która próbuje łapać ten młot. I ze stanem Lee. Ale Colson dojeżdża później. Bo Colson będzie dojeżdżał i mówił: Znalazłem go jeszcze w tym samym momencie. A hmm. wyobraź sobie, że tam jest noc, albo burza przyszła. Thor powoli. O, wywalasz wszystko to, co się dzieje. Nie, nie ma bazy shield. I, Thor, I dalej masz tą scenę, kiedy w burzy Tor Mokry, wyłania się gdzieś z, z, z burzy, idzie do tego młota i masz dokładnie tą samą scenę. Ona zadziałałaby praktycznie dokładnie tak samo, tylko nie miałbyś całego obozu, shield, łapania tego wszystkiego, wyla, zabierania, zabierania y, materiałów i sprzętu Jane, które do niczego nie doprowadziły. To chodziło tylko o to, żeby potem Tormu powiedzieć. No, synu kola, jak coś, to jesteśmy kumplami, tylko Aj. oddaj jej sprzęt! Jakbyś to wywalił, nie straciłbyś nic! No tak, i nic. masz to znać, że ten notatnik wziął, nie, Żeby jej oddać, ale. I no, Po no. co? Ale wiesz, ale też. Co, jakieś, ale co ci jak... da Co dało dla firmu to, że zabrał ten notatnik? Co dało <laughs> dla rozwoju ich postaci? No. Nie wiesz co, ja, ja bym to poskacał, ale jednak bym tego nie usuwał, ale poskazałbym to masz rację, ale znowu straci scenę z Hukajem. A ja lubię sobie Schwokajem. A jest spoko! Ja to o, takie tak. Jeżeli miałbym za to dostać dużo więcej scen z Kimsem no to... i, i, i Rene Russo i, i Asgardem i Woj Warriors 3 i Sith, wypierdolcie to wszystko generalnie. Ej, ale scena są fajne. Spoko, ale mówię, to nie jest coś. To, 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 to były. Niestety, to były sceny, które były po to, żeby budować uniwersum, a nie ten film. Mm -hmm. Wszystkie okay. te sceny, bo musiał być Shield bo musiało być pokazane, że Colson tu jest, że, że ej, pamiętacie, to większe uniwersum, tu jest Hawkeye, ej, wprowadźmy go, pokażmy, że jest, i tak dalej. To wszystko służyło budowaniu uniwersum, a niestety mniej budowaniu tego filmu i ten film obszedłby się bez tego wszystkiego. Colson tak, mógłby tak. dalej dojechać, tylko później, mieć znacznie mniejszą rolę, mógłby przyjechać jak Destroyer szaleje, mógł dalej mieć tą scenę z, ej, czy to jeden ze Starka i tak dalej, i to wszystko mieć, ta baza i zabieranie sprzętu Jane mogłoby bez tego się obyć. I potem masz scenę, jak siedzi Jane z Selwigiem i Darcy na daszku i myślą sobie, o, zabrali nam sprzęt, jak tam smutno. No, no jestem, nie nie, w, w drugim akcie jest dużo przystrojem. Tam bym tam, bym, tam bym sporo pozmieniał. No, i te, te, te rzeczy, które są naprawdę fajne, są te przygodowe, nie? Gdzie czujesz, że coś się dzieje. Kurczę w ogóle, jak ten film zyskał jak życie. Gdzie jak... wojowników trzech wchodzi. Tak, jak i ten Pukają w film... szybkę. I jak, a a jak jak ten... We found you! Ale tak, jak ten film życie dostał w, w tym momencie, nie? W ogóle tam jest super też. Te relacje są ciekawsze was gadzie, nawet jak masz takiego Heimdala, którego, którego jest mało. Super w filmie, jest Heimdala. Ale oczywiście. jest super, tak? I wiesz, jaki on ma charakter, wiesz, jak on się zachowuje, nie? Jak ja kocham ten moment, jak Loki mu właśnie wydaje to polecenie, że nie może to nikogo wypuścić, nie? Oni zostawia ten miecz że to on nikogo nie wypuszcza, nie? I poszedł. Nie, ta, ta w ogóle ta rozmowa, że czy tu sprzeciwicie się, bla bla, bla bla. Tak, good, tak. <laughs> no, jeszcze nie i, i no idzie Heimdall, nara, się poszedłem. Tak, i też Heimdall ma to scenę, później, jak Loki zabroził, z, on się wyrwał z, się z tego i rozpierdolił, otworzył to ostatkiem sił, nie, ten, o. To są małe nie. rzeczy, które są super zbudowane, ten film ma tyle dobra... No, no właśnie, no właśnie i dlatego mówię, wszystko to z S.H.I.E.L.D., cały motyw z, z, z tą trójką naszych naukowców i w ogóle, to wszystko tak zamula, a, a właśnie tak jak mówisz, tylko wchodzi syjfu Wojowników Trzech, pojawia się w tej układance. Już nagle życia nabiera, już wpadli, już się znają, już tu idą razem walczyć. Tutaj leci ten Volstak, tu slip skacze z tą łucznią, już coś się dzieje, kurde. Naprawdę ten film znowu ja, ja lubię ten film, ja naprawdę lubię ten film. On jest znacznie lepszy niż tor 2, ale ale Czu, czujemy ten moment, potencjał, w, którym, nie? w którym to mógł być, być, to mogła być czołówka MCU tak, do Bo, wie, bo widzisz, widzisz, no kurczę, wzięli Kenneth'a Brana, bo, bo on się świetnie czuje w tych klimatach sześciobiorowskich. No kurczę, to jest najlepszy reżyser, który tym się zajmuje dzisiaj, nie? I który, który wie, jak to ograć. Te wszystkie sprawy właśnie związane z rodziną, nie? z tymi konfliktami większymi niż życie. I to tutaj działa i właśnie gdy mu każą skręcić na no, te tereny, które go zbyt nie interesują, to widać, że go nie interesują po prostu, nie? Bierze wiesz, że Jakiś second unit interesowało... director to robił, nie? A nie on. Wiesz, co go interesowało w całej scenie w Shield? To jak Loki przychodzi do Otora. Tak, tak, tak. To jedna scena, w której wracało której życie. Jak, y, to, jak mu Loki go okłamuje i mu mówi, że ojciec nie żyje i tak dalej. Tu widzisz, że Brana siedział tak, a potem. A co jeszcze? A Thor tam idzie się klepać. Nakręciliście już? Bo to tak... <laughs> to, tak, tak masz... to, to jest zupełnie inne skupienie, jak te postacie, które go interesują sam Oczywiście na ekranie, nie, jak nie właśnie widać. mamy Lokiego, który przechodzi koło młota. I próbuje go podejść. I coraz bardziej wkurwiony, zaczyna go szarpać, nie? I później tak go zostawia, niby, że ochuj nie. Ale wiesz, nie, że to jest nie. tak, tak, tak. tak. I to jest tak dobrze zagrane. Jezu, ten film powinien po prostu płynąć na tych aktorach, nie? Na, tych, na tym, jak oni się zachowują, bo to jest fantastyczne. Nie, nie widzisz, że jak przychodzisz go do naukowców, to branet nie obchodzi. Widzisz, że jak przychodzi go do Shield, to już, to już on ma totalnie wywalone tak, na to, tak, co tak. tu się dzieje. I tak, szkoda i fajnie, masz, jak... że Konsola jest sporo, ale z drugiej strony, on tak bardzo nie ma co robić A, w tym i w, filmie. Nie że lepiej mu wychodzą te sceny statyczne, które ma, mają wyglądać zajebiście, mają pokazywać ten ogrom. Na przykład mamy te Hobby. szerokie. Tak, ale mamy, i mamy te szerokie plany, nie? Jak mamy Tora wchodzącego na tą koronację, nie? Mamy jak jadą w stronę tego tam Heimdala po tęczowym moście, nie mamy to oddalenie. Za dużo mamy tych tiltowanych sen, nie? Które są cał... Każda jest kurwa przekręcona, to jest co chwila, to jest tak wkurwiające ale, w momencie. Ale, ale, ale masz te ma dosłownie sceniczne momenty, jak właśnie Odyn kładzie się na schodach i zasypia, tak, tak. I masz ten plan i Loki do niego podchodzi. No to jakbym na scenie to oglądał. Tak, dosłownie tak, no, no, na tak mamy strażników, którzy idą ten tą casket of the Ancient Winters. E, tam zobaczyć, nie? Mhm. To jak to jest z, z wszystko, wiesz, przedstawione, nie? Jak tam ta kamera z pleców, tutaj nagle ta ręka wychodzi tego, tego lodowego giganta, nie? To jest wszystko naprawdę ładne, takie mhm. czyściutkie. O, to jest klina as tak. fagi, nie? Ten cały film. Tak. Czasami nawet za bardzo, że tak sobie myślisz, a czemu tam nie ma żadnego w Nie, to jest jebany Asgard z komiksów. Ma no. tak wyglądać. Jest super. Ja, jak, jak, jak umownie Jotunheim wygląda. Tak, jakieś ruiny tak. zamrożone, coś, a niby tam całe cywilizacje żyją. Tak, jakieś ja jak wygląda... ciemne ruiny i to jest takie, wygląda jak jakiś opuszczony świat. Ale i tam se żyją. No. Tak, ale wiesz, ale wiesz, dlatego, że im zabrał tę mi zabawkę, nie? Bo masz ten tak. moment, gdy Loki mówi, no to staniecie to swoje i będzie. To tak, tak jak kiedyś, nie? Tak. tak. Zastanawiasz. Kurwa, jak to by kiedyś wyglądać, nie? Że do takiego stanu to doprowadził Odyn, nie? To też jest w ogóle fajne, nie, że Odyn tym lodowym gigantom rozpierdolił życie na dekady, nie? I tak, z... ale z drugiej strony, jakby im to zostawił, to oni by tego używali do podboju, więc no tak, cały czas. Tak, 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 więc. No jest, jest to tragiczna historia, no, jest szekspirowska, nie? no to, to cały czas... No w ogóle czas ten film zaczyna fajnie, się jak władca pierścieni jak się dwie armie zderzają ze sobą. Tak, uwielbiam to, jak wiesz, jak jest ta narracja Antonego Hopkinsa. Nie? No to jest tu, to, dosłownie Kay Blanchett, która robi narrację do władcy pierścieni, do Władcy tak. Pierścienia na początku. I masz armię Murdoru, które się zderzają, no to masz tak, dosłownie Lodowicka. Ja I ten film odpaliło i właśnie, i, ta, i muzyka. W tym filmie jest naprawdę dobra muzyka, nie? No. pamiętam, że w że jest na, tak dobry i ten temat przewodni Tora. No to jest dobre, to robi wrażenie, nie? Jak masz te walki, to wszystko jest takie wow, większe niż życie, właśnie jak Pierścieni, nie? to ma być te high fantasy, że się dzieją rzeczy i właśnie jak jest sprowadzany ten poziom ziemski, co jest fajne, ale żeby na przykład żeby cały film był z tego poziomu, że Thor jest na ziemi, nie? Też by można to było fajniej ograć, nie? Żeby ale to już zupełnie by... inny reżyser tego byłby Tak, by tak, szanowni. tak, musiałby być inny reżyser, nie? I a, no, jest tutaj tyle straty materiału w tym filmie i tyle my, dobrych, my, że to denerwuje po prostu. Myślę, o. że cierpimy to podwójnie, dlatego że jeszcze potem Thor The Dark World nam to, to obiecał i też wrócił na Ziemię i się Malek jest... Malekit i, i Thor się po metrze rozbijali, nie? I... Tak, ale masz ten cały finał, który się dzieje przed tym jednym starym budynkiem i ten statek tak. i, na, o, i na tym trawniku się dosłownie się bije najbardziej. trawniku. Dojdziemy do tego, ale wydaje mi się, że, że jeszcze większe mamy żal do tego, że dopiero rok. Nam wystrzelił Tora w kosmos. To był pierwszy film, gdzie, gdzie głównie mm -hmm. gdzieś byliśmy poza Ziemią, a, a właśnie myślę, że, że jedynka była tym problemem, że, że, że utkwiła Tora na Ziemi i on tak coś nie mógł się z niej wyrwać przez długi mm -hmm. czas. W ogóle, jeszcze jednak, jesteśmy właśnie przy aktorach, to jeszcze co dodać, że e, mamy hmm. dużo fajnych castingów dzisiaj, nie? fantastycznych cały czas, hmm. że jednak Marvel potrafi w to, nie? M MCU umie odnaleźć To sprawę. pokazał klasę. Tak, główny. jest super ale nadal, kurde, to jak trafiona była Wielka Trójca, Stark, Kapitan yy, Ameryka i Thor, to jest po prostu jakiś kosmos. Jak warsztat aktora jest dostosowany do tego, jaką gra postać, nie? Że to jest wyciągnięte wszystko... Co powinno być z tych postaci, nie? Żeby były takie, za jakie kochasz są w komiksach, nie? Mm. Oczywiście ten jest zmieniony, ale on ma dużo tego, co robił Walter Simonson, co robił Dan Jurgens. To wszyscy ci starzyści, którzy, Sosaczyński, zresztą, który to pracował przy tym filmie. Jest, mm. jest w tej scenie. Jak to jest ten gość, który pieszy od nas młody, nie. No, jak ten, ale to akurat mod. jest zasługa głównie Fajiego, który jednak był nerdem pod tym względem. Mm -hmm. On znał te postacie i wiedział, czego, czego potrzebuje. On nie, nie, nie znał ich powierzchownie, on znał je bardzo dobrze. I, I myślę, że miał tutaj bardzo dużą rękę do tego, że potrzebowałeś kogoś, kto był zajarany tematem, żeby takich tak tak, dobre, Tak, 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 żeby tak. Ale też, żeby ich tak przygotować, nie? bo widać, że ktoś musiał z nimi siedzieć i wiesz, na tym się skup, żeby te postaci. Ale były super. Ale muszę powiedzieć o inne rzeczy. O tyle co tak jak mówię. i lu Lubię tą końcówkę, to jak Odyn się budzi na końcu łapie tora i... Loki mogłem to zrobić ojcze, że dla nas wszystkich. Nie, 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 nie dla no. nas wszystkich. Uczu w ogóle jak to zaczyna rozpierdalać ten most. Ten, ten I z tym most. mam problem z rozpierdalaniem mostu. Bo to jest niestety właśnie ten wątek, który doprowadził kompletnie do donikąd. E, to jest wątek, jakby w tym filmie to działa, ale no nie znowu patrz na to z perspektywy czasu. I popatrz, w ten film to, jest, to jest, jest wielkie examen, jest. poświęcenie Tora. To rozpierdala most. Nie zobaczy więcej swojej wielkiej miłości, która nie działała, ale whatever. Przychodzi, do, jest to na końcu mówi do Odyna, że pewnego dnia będzie dobrym królem, ale jeszcze sam wie, że nie jest gotów na to i to jest ten jego nauczycie pokory. Przychodzi do Heimdala i pyta go, i Heimdal widzi. Heimdal widzi i mówi mu, że ona tęskni za tobą i tak dalej. Się szuka. I, I wiesz, tych i widzisz to rozłączenie między nimi wielkie. Tylko pojawia się Avengers Zrum, co tam no, stary <laughs> dużo energii zużył, żeby się tutaj <laughs> ale bo, tutaj wyrzucić. Ty bo jest Kinaj, były takurwionym. Pamiętam tę scenę, jakie to była zajebista, sted... Jak Tor tam tłucze ten most. Nie jak Loki krzyczy, nie ma co ty żadnego robisz? Znaczenia. To już koniec, nigdy nie będziesz mógł wrócić. No. Wiesz, nie, no... mia miało tyle znaczenie, że wiesz, że Loki miał tam ze swojej drogi i to mogli wykorzystać, ale oni nie. To znowu chuj po moście, nie? W no właśnie nie, nie lubię tego i, i, i znowu oceniam to teraz jako całe MCU, bo jak wtedy to oglądałem pierwszy raz Tora, no to patrzyłem, wow, poświęcenie wielkie, nie? Bo na tym etapie. Ale jak oglądam to dzisiaj, no to nie mogłem tego czuć, bo wiedziałem, że to do niczego nie prowadzi. Wiedziałem, że to jest wątek, który nie znaczy nic. Kompletnie nic. Okazuje się, że Odyn mógł w każdej chwili zużyć dużą ilość energii, żeby teleportować Tora jak trzeba. A potem jeszcze mało tego. Toru łapie Lokiego. Dzwoni. Ej Heimdall, mów staremu, żeby nas wracał. <laughs> Odyn musi robić, i oni się teleportują z powrotem. <laughs> tak jak widać, e, Bifrost to tylko tam taki kawałeczek tam, nie, nie lubię tego, bo, bo... bo, bo, bo. Mój problem polega, że dzisiaj nie potrafię wykrzesać tych emocji. Tak, tak. Wiesz co, to, to jest w ogóle też, też jeden z tych wątków, zrobimy ten odcinek o tych wątkach porzuconych, które albo zmienionych tak, że wiesz, że porzucili je i nie wiedzieli co, jak się nimi zająć, dobrze. Tak samo było na przykład, to, to, to zawsze pierwszy na myśl przychodzi, z crossbąsem, który, gdzie aktor miał kontrakt na chyba sześć filmów A, i go wysadzili. że to jest chyba najgorszy, dlatego, że Crossbones lider, tego typu rzeczy, no to są niewykorzystane potencjały, które gdzieś tam były tego ziarna. To jest główny motyw poświęcenia bohatera na końcu filmu. Jakby to jest super istotne. Tak, tak wiesz, to, to było, że on się stał godny tej mocy Tora, nie? Że zdecydował on się na takie coś. On był gotów zrezygnować z własnego szczęścia, żeby ocalić rasę, która jest mu wroga. Mhm. To jest wielkie poświęcenie bohatera. Tych lodowych gigantów, którym on chciał latać i pierdol spuszczać, ich pod but wziąć, teraz jest gotów odciąć się być może na zawsze od hmm. nieważne mogły się lepiej zrobić, ale wielkiej swojej miłości. I to jest wielka, wielka historia. Więc wydaje mi się, mo może znajdziemy coś gorszego, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wątek, który został pstryknięciem palców zaorany i ktoś kompletnie go osrał, to wydaje mi się, że ten jest najgorszy, wiesz, bo on jest... najbardziej wiesz, odbiera to robi. Wiesz, bo to jest. To jest ta bolączka spółdzielnego uniwersum, że ono musi trwać, te postacie muszą się pojawiać się z filmu na film i nawet jak masz właśnie, ta... no kurczę, Iron Man 3, ale, ale się nie, ale Iron Man 3 pisać. na końcu, gdzie on już nie musi mieć pancerza, on jest już z sobą, on jest inżynierem, nie, może żyć bez tego, nie, jest, jest w pełni sobą i nagle co się dzieje? Przychodzi za film z film filmem Avengers, chuj, zbroja, jest, zajebiście, nie? zniszczyłem wszystkie, zrobiłem se nowe, nie, gdzie tu jest jakaś nauka z tego, co poszło? No to jest dokładnie ten sam motyw. Tylko, że nie zgodzę się. Do Iron Man 3 dojdziemy. W Iron Manie 3 to dalej jest wniosek tego, że on jest, że on jest Iron Manem, a nie jego zbroja. Co nie znaczy, że nie, że nie może jej używać. Ja to trochę inaczej Ale on odbieram. Obiecał w trójce, że zniszczy wszystkie i nie będzie ich używał. Że zniszczy te, które ma. Nie, nie, nie. On zniszczył. U... Nie pamiętam, że on obiecał, że, że nigdy no... więcej nie zrobi zbroi. No nie, no. Tak pamiętam, żeby on tego Tak powiedział to tak miało być, Ja Mam wrażenie, że on rozpierdziela te wszystkie w tym swoim party, ale dojdziemy do na trzy. No, ale dobra, mniejsza o to. Natomiast e, to, że dało się to jednak lepiej rozwiązać. Gdybyś zrobił motyw, tylko oczywiście Avengers musi zapierdzielać i dla Avengers jesteśmy bardzo blisko. E, ale zrobić jakiś wątek, w którym sprowadzenie Tora tutaj jest jakimś przedsięwzięciem. Albo zrobić inny myk, że na przykład Thor jest tutaj może się dostać, ale na przykład nie może wrócić czy coś w tym rodzaju. Cokolwiek zostawić po tym elemencie się dało myślę w Avengers, żeby nie, nie robić tego. No bo, no bo to jest puste, niestety. Dzisiaj to jest takie, siedzisz, oglądasz tą końcówkę i stwierdzasz, a pamiętasz na moment, jak on będzie musiał naprawdę się postarać, żeby wrócić na ziemię, a ja też nie. No, niestety. To, 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 było, to była troszkę strata, strata dobrego zakończenia, kurczę. Tak, to, to, było, to był, daj, był naprawdę daj, fajny morał. Jeżeli dzisiaj dałbyś to komuś ten film, nie, ktoś kto zahibernował się i nie słyszał MCU, albo nigdy nie chciał go obej oglądać, nie żadnych filmów Marvela, ale przywiążesz do krzesła i każesz mu go oglądać, i puścił mu tylko ten jeden film, no to to jest fajne zakończenie. Hmm. Tylko nigdy nie mów mu jest dalej, bo, bo nie mów mu, że to zostanie zaorane niestety. Dobra, ale to do tego się przypiliśmy, no bo to, to jest kupie, ale, ale no trudno. Natomiast e, kolejna rzecz, jakby, którą jeszcze chcę powiedzieć, to jest to, że w tym filmie są fajnie zrobione starcia. I lubię ten trzeci akt, właśnie za to, że on znowu nie polega na tym, że trzeba wybuchnąć głównego złoczyńcę. Do tej pory głównego złoczyńcę trzeba było albo obić do nieprzytomności, czy właściwie poddusić jak w przypadku abominacji, albo generalnie usmażyć slaż... nie, usmażyć. Obaj się usmażyli. Mhm. Ci w zbrojach się posmażyli obaj. Natomiast tutaj masz ten motyw, w którym on niszczy Destrojera, ale to nie destrojer jest finałowym starciem, tylko Loki. I to, jak jest walka z Lokiem zrobiona, jest super. Ten motyw, że Loki używa iluzji, to, że on kładzie na nim młot w pewnym momencie. To no jest może, naprawdę pomysłowe. Fajnie zrobione też to, że Loki potrafi walczyć. Tak. Ma to wyszkolenie, nie? On jest tak, ró on jak jest... równy z równym walczy w finale, Oczywiście, nie? oczywiście. I dbałeś o to z tym, że kładzie młot na nim. Jest ten motyw, że on y, szybko go oszukuje. Brother, please! I haha, kopie go gdzieś tam. I, i, I motyw, w którym to się znowu kończy w taki cichy sposób, w którym to Loki decyduje o swoim losie. I, i wie, wie, że ma jakieś wyjście z tego, bo wiemy, że. Bo Loki powiedział. Lok jest no. Powiedział Heimdalowi, że. Ej, znam inne wyjścia, mhm. jak coś, więc, więc może sobie z tym poradzić. Więc podoba mi się to, że to jest takie ciche i takie na, na własnych warunkach mhm. znowu takie bardziej szekspirowskie gdzie jest jakiś pojedynek na końcu, prawda, ktoś tak, dźgnie, I To ktoś emocjonalnie ktoś umiera się... od ran powoli, I też a nie w wielkiej emoc... eksplozji. Tak, i emocjonalnie to cię bardziej poniewiera, nie, bo wiesz, że masz dwóch świetnych aktorów, którzy są jako postać, no, bracia, nie, którzy są żyli przez tyle lat, muszą walczyć, a nie jakiś rusek, który ci przyjechał tam skądś i nagle tak, się zabije, panie Stark, nie, tutaj ja muszę cię zabić i mam tutaj I papugę go. i tak, i tyle. Fuck, ty, ty ma, nie masz zupełnie tej Siły, Albo typ, nie? Którego Przekazuj. nie znasz i nie wiesz, o co mu chodzi, ale zmienia się w wielką bestię i go dusisz. Tak, tak, tak. A tutaj to jest... wiesz dokładnie, o co chodzi tym braciom. Masz ich pokazanie, jak są dzieciakami, jak każdy tak. się zachowuje. Nie masz później, jak ojciec do nich podchodzi, jak oni się czują z tym, nie? Co oni poznają w tym, w tym filmie, nie? że ten się dowiaduje o swoim pochodzeniu. Też sobie tłumaczy pewne rzeczy w ten sposób, nie? Dlatego próbuje przejąć tę władzę, żeby udowodnić coś tacie, który śpi. Ale i, któremu i on, swój, i on wybacza natychmiast rodzicom, to, że ukrywali przed nim te mhm. jego pochodzenie. Tak, on, im tak. jest ta, on jest w stanie im to wybaczyć. Czego nie jest w stanie wybaczyć Odynowi, to że traktował go jak gorszego, tak, tak. ale nigdy nie, ale, ale, ale Matsey natychmiast, tak, i to jest super, on to, że widzi żeby... siebie jako Odinsona. I Tak i to, to jest super, że e, Thor do końca rozumie brata, bo Thor nie jest debilem, on wiesz, może robi dziwne rzeczy, nie potrafi się odnaleźć w niektórych sytuacjach, ale to, to nie jest idiota. On wie, jak działa Loki i czemu zrobi tę rzecz na końcu. O tak samo. Dokładnie rozumie syna, nie? I wie, czemu on podjął takie działania. Nie jak on się musiał czuć. To jest super. To Film kończy się tym, że Thor przyznaje Lokiemu rację. Mm -hmm. Co mówi Loki LaFoyowi? O, moim ce w dużej mierze moim celem było chociaż odsunięcie, powiedział, choć choćby na jakiś czas y rządów mojego idiotycznego brata. Co na końcu stwierdza Thor? Jeszcze nie jest mój czas, żeby mm -hmm. rządzić. Więc ostatecznie to, co chciał powiedzieć Thorowi Loki, dociera do Tora i Thor stwierdza, że miał rację. Yy, jakby, jak to się mówi, cel Lokiego był dobry. Chciał zarówno, żeby ojciec ich traktował na równi, co jest absolutnie fair, jak i chciał pokazać bratu, że jest hot-headed i kompletnie nie nadaje się na władcę, co, i znowu miał w tu słuszność. Jego środki były niewłaściwe, ale to jest super w antagonistach. Mm. Kiedy tak, tak, oni że... widzą jak Celu uświęca środki, a ty wiesz, że nie. Tak, i to nie jest tak, że on jest, wiesz, ma charakter skurwysyna i że na przykład chciał zniszczyć tych, tych e, olbrzymów, bo, bo jest po prostu psychopatą czy kimś takim. Nie, on widział co jego ojciec wcześniej robił i że jego ojciec próbował ich pokonać, doszedł do jakiegoś zejmu, ale wie, że, wiesz, wywnioskował z tego, że no, trzeba zrobić z nimi całkowicie porządek, nie? I wtedy, wtedy będzie dobrze, on udowodni ojcu, że to się da w inny sposób, Plus... nie? Ale to co on próbował robić, nie? Wcześniej. To ja, jest w wypadkowo. Też, ja w tym widzę też chęć zaorania tej swojej części, której on się wstydzi. On nie chce też, być nowym gigantem, on chce być o Ale wiesz, ale punkt wyjściowy to jest cały czas kontynuacja tego, co ojciec zrobił, nie? Że no tak, tak zakończysz tak. to i po lepiej. Plus niż, wiemy, pokazać my... tak, że ojcze, ty doprowadził do takiej sytuacji, że oni tam dalej są, dalej mogą knuć. Ja to zrobię lepiej. I to jest cały czas co, co Loki myśli, nie? Tak. Tato, udowodnię ci, że mogę lepiej. Mogę lepiej niż Tor. To jest najważniejsze. nie? No plus czemu miałby współpracować z gigantami, skoro Odyn mu mówi, że zostawili go na śmierć, jak był mały. Hmm. Syn Lafey'a, ale został Tak, on, on dlatego, dlatego na końcu, od, wiesz, Lafeja Lafey'a bez... żadnego no, objęciałkiem, nie? najmniejszego bo to ojciec. On, wiesz, to Odyn mu nie musiał niczego tłumaczyć, to nie jest tak, że Odyn go, wiesz, zabrał, tego dzieciaka tak. gdzieś tam ukradł i żeby go tam wychowywać, pokryją mu... Był bo... zostawiony na śmierć, był. Tak, był, bo, tak. bo był ma, malutki. Tak, i wiesz, że Loki wtedy też rozumiał, że kurczę, on, ten, ty mnie naprawdę kochał. Byłem no. dla niego synem, nie? No. No, Nie, to, także... jest, to jest piękny film. Kurczę. Nie, no ma... i cały wątek. Ja tu mam dygresję, bo e, kiedyś jak moja babcia, która zmarła dwa lata temu, pokazywałem jej parę filmów MCU, bo ja jej puszczałem całą masę filmów pod koniec, że mogła sobie pooglądać I widziała Iron Mana jedynkę, widziała Kapitana Amerykę jedynkę, Tora chyba pierwszych Strażników, niewiele, dzwoni kilka filmów. Tora lubi najbardziej, lubiła, bo e, dla ten wątek rodzinny. Dokładnie to, że, że mówiła, że oj, tutaj ta taka piękna ta relacja, ojca z synami i tak dalej. Nie, z tych wszystkich, no, nie, ja najbardziej lubię strażników, oczywiście z tych filmów, zdecydowanie, ale, 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 tak, no ten wątek. Rozumiem, że mojej babci nie przeszkadzał tak bardzo wątek, wiesz, Janie i tak dalej. Natomiast, tak, ten wątek był fantastyczny. I, i sam ten wątek do dziś od, od, Mówię, nie film, ale jeżeli ma powiedzieć sam ten wątek tej relacji między nimi, jak to jest zagrane, jak to jest napisane, jak to jest przeprowadzony, to jest czołówka MCU, na luzie. Mm -hmm. Niestety tak, nie film, bo... Wiesz co, bo to jest też w ogóle do dzisiaj jeden z najbardziej uniwersalnych filmów MCU, tak, który możesz, tak. który może każdy obejrzeć, nie? No to jest film o, o, o nordyckim Bogu z kosmosu, który przyleciał się nauczyć, jak być dobrym, wiesz, żeby, o, żeby odkryć rozum i godność Boga, nie? To <grym> jest na najbardziej... Z tych czterech filmów, które wyszły, to był najbardziej ludzki film. Z najbardziej ludzkimi problemami. Tak, tak, najbardziej... Tak, Przedstawiony jeżeli, przez Bogów. Wiecie, ktoś, co sobie rodzinnie wiesz, właśnie tak w niedzielę po kościele obejrzeć film, to zobaczy, to i Nawet nie będzie przeszkadzał jakoś bardzo ten Wojtek Żeń, bo on jest taki, wiesz, jeśli ktoś po prostu wiesz, spodobają mu się reszta Spróbujesz rzeczy, to on nie oko tak. na to, nie? To wiemy, że to nie jest dobry wątek, ale on też, tak jak mówię od początku, on ci nie rozpierdala całego filmu. Ten film się naprawdę okej okay ogląda, hmm. nie? Od początku do końca. Jak skończyłem go i mówię. Jedyne, nie czuję... co robi ten wątek, to zaniża jego poziom do tego, że ten film nie realizuje swojego potencjału. więc mówię, film niestety nie jest w górnej stawce, ale, ale to, co w nim jest dobrego, jest naprawdę tak, dobre. Tak, tak, tak. On też nigdy nie będzie tam wiesz, w zupełnym dole, nie? bo nie zasługuje nie, na to nie, w żaden nie, nie, sposób. Nie, nie. No. Z, z tych czterech, które omawialiśmy, no, Iron Man pierwszym powiedział, że jest lepszy. Mhm. Ale, nie, ale... Ale zdecydowanie od, lepszy jest od Hulka i lepszy od Ale od Hulka i drugiego Iron to nie ma o czym mówić, ten film jest znacznie Tak, lepszy. a później, później też mamy dużo takich, wiesz, to jak, nie wiem, drugi... Tor to, uh, The Dark World... Drugi Ant-Man jest drugi Ant słabszym filmem, nie, no, no znajdą się spokojnie. No Eternals... mnie i Widow. Eternals... Eternals też to... E, no, ale do tego Eternals jeszcze Eternals kiedyś... też, ten... nie, ja się zgadzam, Eternals jest gorszy, Black Widow jest gorsza od... E, tak, to więcej tora. więcej życia jest w tym niż w Eternals, w torze. I z Black Widow. Dobra, dobra, niech ci będzie. I Black Widow. No dobra, ja też przyznaję, dobra, jak ty przyznajesz, że też ja też przyznaję, że Black Widow, no. Więc to to tak. tyle, to kurczę, to, to jest fajny film i on tak? się będzie, wiesz, on się w ogóle będzie bardzo dobrze starzał przy tej reszcie, jak tak, nie wiem, za 10 lat ktoś do tego wróci, to dalej Tor będzie mhm. tym filmem, wiesz, fajny, fajny. Jeszcze znaczy na koniec dodam, że dzięki temu, że jest tutaj dużo, że um, walka, te sp efekty specjalne, to głównie jest Gigant i ten kolos destroyer i lodowe giganty, to CGI nie kole w oczy. Bo jak w momencie, w którym przy tych lodowych gigantach się coś dzieje, jakieś skaczą, jakieś robią, wiesz, to nie mamy Doliny Niesamowitości, bo to nie są ludzkie istoty w momencie, w którym oni. No bo oni, tam, tam jest dużo ym, praktycznych jest, efektów przy nich. Jest ciemno. Jest ciemno, ale jest też dużo praktycznych efektów przy nich, żeby nie pokazywać, jak masz lofeja, to koło niego nie stawiasz tora, żeby nie pokazywać hmm. skali, bo wtedy możesz praktycznych efektów użyć. Ale jak walczą, no to wtedy się uczy, oni są CGI, no bo są duzi, ale ponieważ nie wyglądają tak stuprocentowo ludzko i jest ciemno, to efekty, czy nawet ta bestia, którą to rozwala, yy, plus ponieważ jest tam bardzo dużo tego takiego przerysowanego tej umowności, ten Hopkins z tym hełmem wielkim mm -hmm. i, i te, te złote sale i to wszystko jest takie bardzo właśnie teatralnie rozdmuchane, to ponieważ jest to takie bardzo wystylizowane, o tego słowa A. szukałem, to nawet po latach ten film nie straci tak bardzo przy stronie wizualnej. Tak, production design jest fantastyczny w tym filmie, nie? Wszystko jak jest zaprojektowane, no to robi wrażenie i będzie robiło dalej, nie? tutaj nic, nie ma rzeczy, które by się miały tak bardzo stać. Na przykład ta walka ze Stojenem finałowa, ona... Wiemy, że ona jest tak troszkę serialowo robiona, że są dwa domy na krzyż. Jeden ten i on tam, wiesz, dwa auta wysadza. Ale sam destroyer jak się na przykład obraca jak Swift ten, to świetny ten efekt wygląda. Tak, tak, ale właśnie nie ma tego przeładowania, nie? Że, wiesz, że to biednie wygląda i, no, no mówię, no serialowo w tym tak. momencie, ale nie cierpi przez to po latach, nie? Bo mm. nie masz tego komputera, który ci tak mocno wali po oczach, nie? Szczerze? Wolę walkę na peryferiach z des jednym destrojerem, który wygląda dobrze, niż walkę w środku miasta z milionem wybuchów, gdzie jest masaż wiru i, i te kukły ci latają, bo no. widzisz po prostu jak czy... Na przykład, nie wiem, tak strzelam. Na przykład nie chciałbym, uważam, że mimo wszystko wolę to, niż na przykład, gdyby nie wiem, walczyli w nocy na statuę wolę wolności i na przykład byłoby masa piachu latało i piorunów w powietrzu. I nie rozróżniałbym bohaterów. Nie wiem, tak z głowy podałem jakiś przykład. Wiesz, no ale... że, kurczę, Avengers, żeby nie było tego finału tak fajnie zaplanowanego, nie? że tam każdy miał swoje miejsce, ruchy kamery, to wszystko. No to taka walka z Titauri była. Po Podsłuchują, czy taury wyglądają po tych e, o, latach. A Avengers to też jest tak. eventowy film, on tak inaczej wygląda. Natomiast no, później próbowali w MCU w wielu miejscach podkręcić stawkę, żeby to była jakaś wielka sceneria, prawda? Żeby to hmm. było coś większego i często wychodziło to niestety jak żwirownia w nocy. No kurczę, nawet, nawet wiesz, to no to Endgame, nie? Gdzie mamy ten finał, gdzie fajnie, że jest dużo postaci, ten, ale masz ciemno, ciemno brudno, szaroburo. No, no way home. Też, o mówiłem. No. Homecoming final. Black Widow, gdzie spadają te. chcieli zrobić dynamiczny wiesz, spadają baza i. Eee. No. Wygląda i wygląda. No, no, więc, no, no. Więc, 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 tak, nie mówię, że to był super, super wyglądający finał, ale, ale na tle niektórych, gdzie musisz ogarnąć milion efektów specjalnych, nie masz czasu, jest crunch i wszystko inne, no to, to czasem lepiej zostać przy kameralnych starciach. No, ale. ale... To nie jest zły. Był, 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 był miły powrót. I co? Następny Kapitan Ameryka. Tak, mój ulubiony film pierwszej fazy. Chcę zobaczyć. Nie oglądałem go, ale jego oglądałem w sumie nie tak dawno, bo z, z dwa lata temu, z półtorej roku temu i wracało mi się do niego super. I jestem ciekawy, jak, jak teraz się o nim pogada, bo ja ten film bardzo lubię. On też ma dużo takich rzeczy, które się nie starzeją, bo on jest zrobiony w stylu Człowieka Rakiety na przykład. No, I starych przygodówek. Nie? No to wiadomo, który reżyserował, nie? więc gość, który... Wie jak pokazać pewne rzeczy, żeby nie, nie, nie zastarzały się tak szybko, nie? I, I ten film dalej dobrze wygląda. No Zobaczymy jak tobie się spodoba, bo nie wiem kiedy, kiedy go ostatnio oglądaliście, przy premierze pewnie. Nie, mówię babci go pokazywała. A, ale to był tam był kapitan. Bardziej się temu. podobał kapitan? Tak, oczywiście. czy zakochana Aczkolwiek... pewnie w Stevie Rogersie. No. Nie, właśnie nie, nie aż, chyba kapitan najmniej ci powiem. Tak, o. Najbardziej podobał się Thor, na drugim miejscu strażnicy za wątek Petera z matką. I to, i, to, i to zakończenie jak widzi swoją matkę potem Iron Man prawdopodobnie, a chyba Kapitan Uf. najmniej o kurczę, no w Kapitanie jednak dojdziemy do tego, bo jest mniej takich jest to jest bardziej przygodowy film tak, tak, tak. I wydaje ja się, i skupiony, że jeżeli skupiony, ktoś to... szuka tego takiego ludzkiego dramatu, to będzie tam go mniej. A myślę, że to właśnie się bardzo... Tak, polegało. to jest film, który bardzo ciągnie bohater, nie? I to jak Evans go odgrywa i jaką on ma rolę, nie? Że on ma być tą, taką, taką full drogą bohatera, nie? Taką skupioną mocno na tej postaci. Ale do tego dojdziemy. To będzie następny odcinek. Będziemy mieli Kapitan Amerykę. A później już Avengers, skończymy pierwszą fazę, wchodzimy w drugą, będzie jeszcze co oglądać. Powiemy z wyprzedzeniem oczywiście, kiedy najlepiej sobie zaczniecie przypominać e, Kapitan Amerykę. I widzimy się w kolejnym odcinku naszego przeglądu filmów Marvela. Do zobaczenia. Hej!